właściwie ci, którzy nas uratowali, to właściwie byli klienci mojej ciotki z wujkiem, ale wszyscy się znali, bo to nie było tylko to, że się przychodzi kupować materiał, to już było takie bliższe, takie bardziej rodzinne. Wziął furmankę z koniem i przyjechał mnie wziąć, bo chcieli mnie uratować jako dziewczynkę, że jest łatwiej niż mojego brata. Opowiadała później córka Finków, opowiadała klasie mojej wnuczki przed 8 laty, czy coś takiego jak była. Opowiadała, że ja bardzo płakałam i chciałam tylko do domu i mnie z powrotem wzięli do domu. Ja myślę, że może był 1,20 m, może był 1,30 m. Znaczy wysokości. Wysokość. A szerokość? Szerokość. I długość? Długość była na tyle, że człowiek mógł leżeć. To znaczy, ja nie wiem, może długość była 1,80 m, może 1,70 m, ale szerokość była bardzo mała. Więc starali się bardzo dać nam, kobietom, coś do szycia, reperacja, cerowanie skarpet, łapanie oczek od pończoch. Ja byłam specjalistka. On był w Armii Krajowej, bardzo czynny działacz, także myśmy stale mieli biuletyn informacyjny Armii Krajowej i mieliśmy inne też, zdaje się była Armia Ludowa i mieliśmy oficjalne gazety. Także przychodzili do nas nam pokazać, gdzie front. Nie byliśmy oderwani od świata. W rodzinie była czwórka, a musieli jeszcze dla szóstki razem 10. To nie jest takie proste. Dość skomplikowane, ale jakby nie było, myśmy mieli stosunek niebywały. Wyjątkowi ludzi.